Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. Wyruszamy na świeżo wyremontowaną ulicę Królewską w okolicy ulicy Podchorążych w Krakowie. Wyruszamy tam na prośbę wielu panów. Pisał w tej sprawie do nas pan Tomasz, pisał pan Bogdan, pisał też pan Maciej, który również napisał list do Zarządu Dróg Miasta Krakowa i, jak twierdzi, nie otrzymał satysfakcjonującej odpowiedzi. A chodzi o skręt w lewo. W Kazimierza Wielkiego z ulicy Podchorążych. Jak tam skręcać prawidłowo? Wszyscy panowie zadają to pytanie. Nie bardzo wiem, co mi się rzadko zdarza. Niestety wydaje mi się, że jest tutaj poważny problem w organizacji ruchu i tak naprawdę zarządzający ruchem nie dał jasnych wskazówek kierowcom, co mają robić. Myśmy czekali dość długo z tym tematem, licząc, że ta sprawa zostanie jednoznacznie rozwiązana oznakowaniem, organizacją ruchu. Ponieważ nasi widzowie przymuszają mnie do zajęcia stanowiska w tej sprawie, ponieważ, jak pisze pan Tomasz, widział tam już kolizję, a wzajemne pretensje kierowców to chleb powszedni. W związku z tym pojedziemy i pokażemy, co na ten temat sądzimy. No to wjechaliśmy na ulicę Królewską od strony centrum miasta i zobaczmy, jak to tutaj jest. Niby zepchnięcie z torowiska, ale popatrzcie państwo, jak się bliżej przyjrzeć, to jednak wyiksowane, wykreślone. Czyli co, mogę? No właśnie nie wiem. No i napis KMK, no czyli tak jakby komunikacja miasta Krakowa, no ale zepchnięcia nie ma. Czyli co, to zepchnięcie nie dotyczy tylko komunikacji miejskiej? No to przecież wiadomo, czyli te X-y są niepotrzebne. Jeżeli miałoby to dotyczyć tylko komunikacji miejskiej, no to wystarczy napisać KMK na biało, zrobić przerywaną linię dla komunikacji miejskiej, żeby mogła tam wjeżdżać, zarówno tramwaj, jak i autobusy, a my wszyscy cywilni kierowcy jechalibyśmy z prawego pasa. A tak, skoro te strzałki są zaiksowane, no to mam prawo sądzić, że mogę tutaj wjechać na ten lewy pas, tak jak normalnie w lewo skręca się od osi jezdni. Nie wiem, o co chodzi? Zobaczmy, jak dalej. Kolejne skrzyżowanie ze Smoluchowskiego. I co? Z daleka pojechałbym na pewno prawym pasem, ale jakbym podjechał tu bliżej, to pomyślałbym, nie, no nie spychają mnie z tego pasa. Czyli mogę jechać z pasa lewego. A ja dostaję napis KMK. I o co w tym wszystkim chodzi, proszę państwa? Jedziemy teraz z drugiej strony od Bronowic. No i najpierw ten ewentualny skręt w Głowackiego. Uwaga na przejście, które też już było w naszym programie. A teraz popatrzcie państwo, strzałki naprowadzające z daleka widzę. No to tutaj strzałki naprowadzające nieprzekreślone, czyli w takim razie jadę prawym pasem i z prawego pasa, zgodnie z chyba z tym pomysłem priorytetu komunikacji zbiorowej, mam pojechać w to miejsce i w tym miejscu ustawić się na lewym pasie i skręcić. Nie jedziemy tak na razie, jedziemy do kolejnego skrzyżowania, gdzie już na wszystkich kolejnych skrzyżowaniach mamy przekreślone strzałki na lewym pasie. W tej chwili, i tak teraz pojadę, widzę, że skoro skręcam w lewo, to chyba jednak ze środka, bo strzałki poskreślane. Więc jadę tym pasem. I tutaj zastaję napis KMK, ale już nic nie mogę zrobić, nie wiem, o co chodzi. No wiadomo, że na pewno tutaj będzie też KMK, ale chyba mogę być również ja. No i mam teraz pojazd obok siebie, który skręca w lewo i siebie na pasie lewym. I jeszcze właściwie dla siebie sygnalizator. Bardzo patrzę, co się dzieje na prawym pasie, żeby przypadkiem nie doszło do zagrożenia bezpieczeństwa. I popatrzcie państwo, teraz ja jestem tu i obok mnie samochód, który z prawego pasa pojechał i wcale mu się nie dziwię. I skręcamy na jeden pas. No, bardzo niebezpiecznie, proszę państwa.
bardzo niebezpiecznie. Oczywiście bardzo Państwo na to uważajcie. No nie doprowadźcie do wypadku. Ja nie wiem, jakby policja rozstrzygnęła to zdarzenie. Naprawdę nie wiem. I współczuję policjantom. I tak pozostać nie może, proszę Państwa. Pikanterii problemowi dodaje fakt zasłonięcia znaku F10. Popatrzcie Państwo, on jest w czarnym worku, a przecież na nim można by właśnie napisać, z lewego pasa jadą na wprost, czy skręcają w lewo pojazdy komunikacji zbiorowej, to KMK, a z prawego jadą w prawo, prosto czy w lewo, inne pojazdy, pojazdy, jak to czasem nazywam, cywilne. Wszystkie inne niż KMK. To by też usunęło jakieś wątpliwości. Chyba że inaczej organizator ruchu myśli, bo ja naprawdę do końca sytuacji nie rozumiem. Tak czy inaczej, zalecamy, proszę Państwa, na razie jazdę z prawego pasa, ale nie dziwcie się, jeżeli ktoś jedzie z lewego pasa, widząc, że strzałki naprowadzające na pas prawy są zaiksowane. W związku z tym, zgodnie z ogólnymi regułami, wjeżdża na pas lewy, bo skręcamy zgodnie z ogólnymi regułami od środka jezdni w lewo. No a potem, widząc napis KMK, i tak już nic nie zrobi. Zresztą może pomyśleć, no dobra, no KMK, ale skręcam w lewo i jestem tutaj. W każdym razie nie można powiedzieć, że ten jadący z pasa lewego jedzie źle i nie można powiedzieć, że ten jadący z pasa prawego jedzie źle. Na tę chwilę nie można nikomu niczego zarzucić. Przykro mi, że muszę tak meandrować w tym programie, proszę Państwa. Ja nie spieszyłem się z nagraniem tego programu, bo ja wiem, że tu od pewnego czasu są problemy. Czekałem na porządną organizację. No na razie jej nie ma, a powinienem coś powiedzieć, bo Państwo mnie do tego namawiacie. I myślę, że to, że tu pojawiliśmy z programem, spowoduje, że będzie lepiej, bo będzie bezpiecznie, bo będziecie Państwo ostrożniejsi i wzajemnie nie będziecie na siebie narzekali. A to narzekanie jest możliwe, no bo ci jadący prawym pasem myślą sobie, o te cwaniaki pchają się lewym. A ci jadący lewym myślą, czemu on jedzie z prawego, skoro należy się ustawiać przy osi jezdni. Szkoda, że organizator ruchu naraża nas na tego typu dywagacje, no i jakieś wzajemne pretensje, bolączki. A co gorsze, wszystko to może skończyć się zdarzeniem drogowym. Jedziemy teraz w drugim kierunku, czyli od centrum do Bronowic i skrzyżowanie z Piastowską. Tu jest jeszcze inaczej. Zwróćcie Państwo uwagę. Strzałki naprowadzające poskreślane. No ale KMK. No więc jednak pomyślmy, że to dla tramwajów i autobusów, a dla mnie prawy pas. Przy czym tam za tym przystankiem jest jeszcze spory obszar do skrzyżowania. Przepuszczamy pieszych, pieszych już nie ma, jedziemy powoli dalej, ale chciałbym, żeby teraz ten tramwaj ruszył i chciałbym za niego wjechać już zaraz za wysepką. Więc ta zmiana nie nastąpi niemalże na samym skrzyżowaniu, jak to jest w kierunku Podchorąży Kazimierza Wielkiego, tylko wcześniej. No z tym, że jest problem z tramwajem, który właśnie, no wreszcie pojechał. W związku z tym, już tutaj powinniśmy się ustawić na lewym pasie, prawda? Proszę Państwa, nie zaniedbujmy tego, żeby nie tak do końca tym prawym, tylko właśnie z tego miejsca na pewno i zawsze wykonać ten skręt Piastowską. No to czy rozgryzłeś, o co chodziło organizatorowi ruchu? Nie do końca. I myślę, że trzeba to doznakować lepiej. Natomiast prawdopodobnie wszyscy, którzy oglądali ten program, no będą bardziej ostrożni i bardziej wyrozumiali dla siebie. Obawiam się tylko, że jak nauczymy kierowców, że jednak skręcać z torów, no to zaczniemy wszędzie skręcać z torowiska, co mnie nie przeszkadza, ale nie wiem, co na to powie Zarząd Transportu Publicznego. Nawet może tak byłoby lepiej, zdrowiej dla ogólnych prawideł ruchu. No ale skoro nauczyliśmy już kierowców, że priorytet komunikacji zbiorowej, że to ustawienie się zgodnie z ogólnymi regułami przy środku jezdni do lewoskrętu obowiązuje dopiero na samym skrzyżowaniu, za przystankiem, za miejscem, które jest przeznaczone dla pojazdów komunikacji zbiorowej. A teraz będziemy ich przyzwyczajać, że jednak mają jechać wcześniej. No całe to nasze wcześniejsze wypracowywanie ich przyzwyczajeń co do priorytetu komunikacji zbiorowej weźmie w łeb. Co dalej z Królewską i z jej przyległymi ulicami zobaczymy.
Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.